Jakie cele może realizować firma poprzez wideo? No wiele, przede wszystkim marketingowe, budowania świadomości marki, budowania pozycji marki, takiej jakiej by chciała, żeby się plasować wśród konkurencji. No i cel sprzedażowy, wszyscy chcielibyśmy sprzedawać więcej i wideo może nam tutaj świetnie pomóc, bo buduje zaufanie szybciej, możemy przekazać więcej treści w krótszym czasie, co dzisiaj użytkownik bardzo docenia, no i możemy pokazać się z odpowiedniej strony i zbudować odpowiedni obraz w głowie odbiorców. Robienie skutecznych wideo trzeba zacząć przede wszystkim od zbadania swoich odbiorców, porozmawiania z nimi, wysłania swoich handlowców i marketerów do zrobienia badań, dlatego że każdy materiał ma być dla kogoś, to po pierwsze, i ma być też dla kogoś w określonej ścieżce jego w poznaniu Was czy poznaniu Waszego rozwiązania. Nie wszystkie filmy są o tym samym, nie wszystkie sprowadzają się do tych samych celów. Inne filmy będziecie tworzyć na początek, inne filmy będziecie tworzyć na środku, kiedy będziecie mówić o swoich rozwiązaniach, a inne na końcu lejka, czyli w tym momencie, kiedy musicie pokazać, że Wasze rozwiązanie działa. Tutaj warto na przykład pokazać klientów, warto nagrać case study. Także jak zrobić skuteczne wideo? Przede wszystkim skupić się na odbiorcy i na tym, jaką ścieżkę on przechodzi w spotkaniu Waszej marki do tego słynnego umów się na bezpłatną konsultację czy kup nasz produkt. Wideo możecie używać na każdym etapie lejka sprzedażowego. Ja w ogóle uważam, że powinniście używać na każdym etapie lejka sprzedażowego. To jest takie złoto marketingowe. Wrócę trochę do tego, co mówiłam na początku, czyli to budowanie zaufania, szybkie przekazanie informacji, więcej informacji, które możecie przekazać. Także siadając do swojego lejka, budując całą taką strukturę, którą chcecie przedstawić poprzez swój content marketing, poprzez Wasze materiały, którymi dysponuje handlowiec, pomyślcie, gdzie to wideo mogłoby podnieść doświadczenie użytkownika. Czy jest coś, czego nie rozumie na przykład, kiedy handlowiec z nim rozmawia? Czy jest jakiś przykład, który możecie pokazać, że działa? Zobaczcie, że to jest właściwie na każdym etapie można coś takiego znaleźć. I taki użytkownik, który dostanie od Was materiały wideo, powie: o, to jest firma, która zna się na rzeczy, nie boi się mówić o tym, co robi, dla kogo robi, jak robi, i zdecydowanie bardziej przyciągacie w ten sposób. Nadal wiele marek tego nie wykorzystuje, więc możecie się pięknie wyróżnić.